Jesteśmy ponownie przy ulicy Konwiktorskiej w Warszawie. Piłkarze Polonii i Wisły jeszcze nie wyszli na boisko. To będzie 51. ligowy mecz obu zespołów. Bilans dotychczasowych 50 to 12 zwycięstw Polonii, 5 remisów, tylko 5 remisów, zatem co 10 mecz tylko kończy się remisem, gdy spotykają się te dwa zespoły. 33 razy wygrała Wisła Kraków, bilans dość jednoznaczny. Jednoznaczne, ale pamiętajmy o tym. Polonia jest w trudnej sytuacji, musi zdobywać punkty, chcąc uwolnić się od tej ostatniej pozycji. Gra u siebie, ważne spotkanie. Wisła w lekką posiada w tej chwili zadyszkę, w lekkim dołku. Jeżeli tego Polonia nie jest w stanie wykorzystać, to ciężko będzie zdobywać kolejne punkty. Przecież pamiętajmy to, co żeśmy zresztą mówili. Następne spotkanie znowu arcytrudne przed polonistami, bo mecz z Legią Warszawa, która próbuje gonić czołówkę. Ostatnio Dariusz Dźwigała po ostatnim meczu z Górnikiem Zabrze powiedział, według mnie dosyć ciekawą rzecz, powiedział, że Górnik to był najsłabszy zespół, na jaki Polonia w tym sezonie trafiła. Gdy przypomnimy sobie wynik tego meczu, 2-1 dla Górnika, to powstaje pytanie, z kim Polonia może wygrać, mając teraz na przykład w najbliższej perspektywie mecze z Wisłą i z Legią. No nikt nie dawał jakichś wielkich szans punktowych Górnikowi. Wszyscy myśleli, że Górnik będzie raczej w tych dolnych tabelach przez cały czas oscylował. Okazuje się, że to dopiero pierwsza przegrana Górnika i to 3-2, czyli Górnik potrafił strzelić dwie bramki Lechowi, który przecież w tej chwili lideruje. Czyli drużyna bez wielkich gwiazd, młoda, ale grająca skutecznie. Przede wszystkim dużo strzelająca bramek. Myślę, że wszyscy poloniści chcieliby, kibice Polonii, chcieliby, żeby ich drużyna strzelała ale żeby przede wszystkim nie dawała sobie tak łatwo strzelać również. Czyli zdecydowana poprawa gry, jeśli chodzi o destrukcję. Kibice Polonii mają też zmartwienia, nawet jeśli nie chodzi o ten całkowity bilans spotkań z Wisłą Kraków, ale ostatnie lata. 7 kolejnych porażek. Bodajże w sezonie 2001-2002 ostatnie zwycięstwo właśnie tutaj, no a potem regularne baty, tak jak powiedział Czarek, średnio 4-3, czasami 5 goli traconych w meczu. Najlepiej o takim bilansie dzisiaj zapomnieć, po prostu skupić się już nawet raczej na tym, że Wisła jest w kryzysie i nie musi jej dzisiaj być łatwo grać tutaj na boisku. No ale pamiętajmy to, co żeśmy mówili. Wisła na razie nie przypomina tej drużyny, która grała w poprzednim sezonie, czy jeszcze sezon do tyłu. Wisła traci bramki, daje sobie strzelać te bramki różnym drużynom, nawet na boiskach ligowych naszych. Oczywiście wtedy, dokąd miała Żurawskiego i Frankowskiego, no była niezmiernie groźna w ofensywie. Teraz troszeczkę ten motor napędowy, ta ofensywa, te silniki, którymi byli dwaj ci zawodnicy wymienieni przed chwileczką, w związku z tym, że ich nie ma, no muszą być zastąpieni przez Broszka i przez Kryszałowica. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Tomasz Pacuda to sędzia główny dzisiejszego spotkania. Będą mu na liniach pomagać Patryk Podwysocki i Dawid Krzętowski. Przywitanie piłkarzy obu zespołów. Może teraz lista graczy rezerwowych, piłkarzy, których ma do dyspozycji tak trener Polonii, jak i trener Wisły. Jeśli chodzi o Wisłę Kraków, są tam Marcin Juszczyk, Jacek Kowalczyk, Brazylijczyk Barreto, także Adam Kokoszka, Marcin Kuźba i Marek Pęksa. Trener Dariusz Kubicki ma rezerwowego bramkarza Mateusza Sławika, a także Krzysztofa Markowskiego, Łukasza Paulewicza, Krzysztofa Nykiela, Adama Cichonia i Brazylijczyka Rodrigo. Ten ostatni zawodnik dobrze zaczął mecz z Górnikiem Zabrze. Później było no już kiepsko. Dużo strat, dużo indywidualnej gry. Rywale na tym bardzo skorzystali, biorąc pod uwagę ostateczny wynik tego meczu. Dziękuję Państwu. Myślę, że doskonale Państwo słyszeli, komu była poświęcona ta minuta ciszy. Oczywiście chodzi o reprezentanta Polski w siatkówce, Arkadiusza Gołasia, który tragicznie zginął niedawno na autostradzie w Austrii. To jeszcze raz nazwiska graczy rezerwowych Polonii Warszawa. No, piękna pogoda. Znakomite warunki do grania, niezbyt gorąco, ale również i lekkie słońce, czyli wymarzona do tego, aby
dobrze grać, żeby zaprezentować się jak najlepszej strony i miejmy nadzieję, że obejrzymy dzisiaj dobre widowisko obfitujące wiele ciekawych akcji i przede wszystkim bramek. Paweł Brożek i Paweł Kryszałowicz już ustawieni na środku boiska. To Wisła Kraków, mistrz Polski i wicelider w tym momencie ligowej tabeli, rozpocznie mecz z Polonią. Wraca do gry Radosław Sobolewski. Z tym piłkarzem, pod nieobecność tych, którzy kierowali ostatnio poczynaniami mistrzów Polski, kibice wiążą największe nadzieje. Mimo tego, że Wisła pożegnała się znowu z wizją gry w Lidze Mistrzów, no to właśnie o Sobolewskim najwięcej się mówiło, że to jest właśnie piłkarz, który kreuje teraz grę mistrzów Polski w środku pola. Tak, bardzo dobre występy tego zawodnika, ale pamiętajmy, że to jest przede wszystkim zawodnik od tej czarnej roboty, od destrukcji i on to robi bardzo dobrze. Kantoro ma rozgrywać piłki, a to było groźnie pod bramką Polonii. Było bardzo groźnie, piłka przeleciała nad głową Pawła Kryszałowicza, tak jakby zapomnieli o napastniku Wisły, obrońcy Polonii w tej sytuacji. Za łatwo, na pewno za łatwo Wiślacy już w tej pierwszej minucie dostali się pod bramkę Polonii. Swobodne takie dośrodkowanie. Też zupełnie nieobstawiony był piłkarz, który wrzucał futbolówkę w pole karne, a tam aż zaroiło się od piłkarzy Białej Gwiazdy. To był Paweł Piotr Brożyk. No, faktycznie zbyt spokojnie to zrobił. Co prawda niedokładnie, ale poloniści popełnili już pierwszy ewidentny błąd w defensywie. Teraz dobrze Kryszałowicz pociągnął z piłką, zagrał do Pawła Brożka, ten blokowany przez obrońcę i od bramki rozpocznie Paweł Kieszyk, choć Paweł Brożek sygnalizował, że powinien być rzut rożny dla Wisły Kraków. Ale groźna to była piłka, grana do wysuniętego z przodu Pawła Brożka, z tym, że dobrze blokowany i skutecznie przez obrońców Polonii. Gołaszewski do Moryca. Ten miękko wzdłuż bocznej linii, Arifowicz uprzedzony przez Stolarczyk, aut dla Polonii. Jacek Moryc rozpocznie grę. To jest zawodnik, który bardzo dobre recenzje zbiera u trenera Kubickiego. Trener Polonii twierdzi, że w grze tego piłkarza widać poprawę praktycznie z dnia na dzień. Teraz Arifowicz, dobrze blokowany przez Dudkę, ale będzie rzut rożny dla Polonii. Arifowicz przez blisko miesiąc leczył kontuzję, a mimo tego wciąż jest najskuteczniejszym zawodnikiem Polonii. Tylko on zdobył w tym sezonie 2 gole. Pięciu zawodników Polonii w polu karnym Wisły. Kosmalski i będzie jeszcze jeden róg po interwencji Piotra Brożka. Dobrze bita piłka, silnie. No ale prawidłowe ustawienie obrońców Wisły i rzut kolejny rzut rożny. Widzimy, kogo w tych stałych fragmentach gry kryje Konrad Gołoś, były piłkarz Polonii. Jest obok Stokowca. Zobaczmy. Radosław Majdan wybił piłkę tylko przed siebie. Chyba w ogóle nie miał intencji łapania jej. Teraz kontra gości. Znalazł się tam zupełnie nieoczekiwanie Baszczyński. No ale przy okazji faulował zawodnika Polonii. Ale wracając do tego rzutu rożnego. Dobrze bity rzut rożny po raz drugi przez Kosmalskiego. Majdan był lekko zaskoczony tym, jak była grana piłka i dlatego niestety, ale miał po prostu problemy w tej sytuacji. Teraz naciskany piłkarz Polonii wybił po prostu piłkę za boczną linię. Z autu Dudka. Jeszcze raz Dariusz Dudka. Jeszcze raz za mocne, tym razem wyraźnie za mocne to dośrodkowanie. Nikt nie był ustawiony tak szeroko. To raz, a dwa, oczywiście nie zamykana była akcja. Pomimo to, że niedokładne dośrodkowanie oczywiście, ale tą piłkę ewentualnie powinien próbować przechwycić Gołoś. Nie było go, zbieg do środka i w związku z tym dośrodkowanie nie przyniosło żadnego efektu. Arifowicz, dobrze zatrzymany przez Głowackiego, zdecydowanie i pewność w tej interwencji środkowego obrońcy Wisły. Kantoro,
Ładnie pokazał się Paweł Brożek do Kryszałowicza. Zdecydowanie teraz zaatakował go Jarczyk. Wciąż Kryszałowicz. I piłka już po drugiej stronie boiska. Dudka do Kantoro. Ładne zagranie do Piotra Brożka. Zagrywał go Łoś. Uwaga! Bardzo dobrze Paweł Kieszek. Wisła była w ataku pozycyjnym. Próbowała poprzesuwać lekko swojego przeciwnika od lewej do prawej. Szukała, grając w ten sposób, okazji do zagrania piłki prostopadłej. I tak też zakończyła to. Baszczyński, Paweł Brożek. Ładne zagranie do Kryszałowicza. Kryszałowicz! No niedobrze przyjmował piłkę, ale potem ona odbiła się tak, że Kryszałowicz natychmiast zaczął reklamować zagranie ręką zawodnika Polonii Warszawa. Zobaczymy w powtórce, jak było naprawdę. Tymczasem wciąż Wisła. Kryszałowicz sygnalizował karnego, zagranie piłki ręką, ale faktycznie piłkę przyjął fatalnie. Gdyby przyjął ją dobrze do lewej nogi, bo to próbował robić, to miałby idealną sytuację do tego, aby lewą nogą strzelać na bramkę. Znowu Kryszałowicz w walce z Szymankiem tym razem, ale bez powodzenia. Były napastnie Kamiki. No właśnie. Że z tego, co żeśmy widzieli, to trudno. Piłka faktycznie odbita od ręki, ale to nie było umyślne zagranie. To była po prostu... Nikt się nie spodziewał, że tak Kryszałowicz źle przyjmie piłkę. I... Gołaszewski! Fantastyczne uderzenie. I świetnie Radosław Majdan. Czyli akcje przeniosły nam się w tej chwili spod jednej bramki, z jednej pod drugą. Bardzo dobre uderzenie z lewej nogi Gołaszewskiego. Majdan dobrze ustawiony, dlatego piłkę przeniósł nad poprzeczką. No niewykluczone, że piłka poszłaby w samo okienko po tym uderzeniu Igora Gołaszewskiego. No może jednak bliżej środka bramki. Tak, bliżej środka, ale pod poprzeczkę w każdym razie mogła trafić. Rzut rożny dla Polonii. I tym razem Radosław Majdan pewnie chwyta piłkę. Brakowało tutaj po prostu walki o tą piłkę. Próby przedłużenia jej ewentualnie. Poloniści biernie przyglądali się temu, jak Majdan przechwytuje rzut rożny. Kryszałowicz stracił piłkę. Sędzia Pacuda orzekł, że bez faulu polonisty. I teraz gospodarze. Moritz do Gołaszewskiego. Tutaj jest trochę wolnej przestrzeni. Nadbiega teraz dopiero dwójka piłkarzy Wisły. Zresztą poloniści postanowili przegrać tę akcję na drugą stronę boiska, ale zrobili to dosyć nieumiejętnie. Arifowicz nie widział, kto jest z jego zawodników, z kolegów za nim. Puścił tą piłkę. Myślę, że powinien tą piłkę przyjąć. Mógł ją przyjąć i wtedy ewentualnie próbować rozgrywać ją w pobliżu pola karnego Wisły. Znowu wymiana piłki, tak od razu, bez przejmowania w wykonaniu piłkarzy Wisły. Tutaj widzimy pojedynki stoczone przez zawodników jednego i drugiego zespołu. Mamy w tej statystyce remis. No i remis na boisku. Remis na boisku. Dopiero 9. minuta spotkania. Kolejna piłka w pole karne Wisły. Dobrze Majdan. Tam był osamotniony Igor Gołaszewski. On miał bardzo mierne szanse na to, by dojść do takiego podania. Faulowany Kantoro, faulował Moritz. Ale zapowiada się to spotkanie dość ciekawie, ze względu na to, że jedna i druga drużyna próbuje atakować. Polonia nie broni się w swojej połowie, próbuje większą ilością zawodników zaatakować Wisłę, choć niebezpiecznie się odkrywa. Kilka już prób takich zagrań prostopadłych, czy to do Brożka, czy to do Kryszałowicza, no było groźne. Jak widzieliśmy, trzy faule piłkarzy Wisły, jak do tej pory, i tylko jedno przewinienie gospodarzy. Gołoś. Próbuje grać na całej szerokości boiska. Pamiętajmy, że gra prawego pomocnika. Ale w dzisiejszym futbolu pomocnicy grają praktycznie nie trzymając się wyłącznie tylko swoich pozycji, ale na całej szerokości. Nie doszedł do podania Krzysztof Bąk i od razu kłopot mieli defensorzy Polonii. A teraz spokojnie rozpoczną grę Wiślacy, bo asystent sędziego Pacudy sygnalizował spalonego. Oh!
Paweł Brożek. Dudka. Zmienił zamiar, wycofał piłkę. Tutaj rzeczywiście było gęsto. Było duże ryzyko straty piłki przez Wiślaków. Stolarczyk. Brożek. Do swojego brata teraz zagrał Piotra. Piotr Brożek, obok niego Moryc. Igor Gołaszewski starał się podwoić krycie, ale wcześniej odegrana piłka. Dudka w pole karne i znowu za mocno. Kosmalski. Arifowicz nie doszedł do tego podania, bo przeciął je w powietrzu Marcin Baszczyński. Dudka. Stolarczyk. Sobolewski. Łowacki. Jeszcze raz Stolarczyk. Dobrze zagęszcza Polonia pole gry. To jest ładny pomysł, dobry pomysł. Gorsze wykonanie, ale gdy Piotr Brożek zagrywał tę piłkę, był faulowany, będzie rzut wolny dla gości. To jest właśnie przewinienie zawodnika Polonii. Upominał się o odgwizdanie tego przewinienia Wiślak. Zobaczmy faule indywidualne. Najczęściej fauluje Moryc, oprócz tego tylko i wyłącznie piłkarze Wisły. Tak, ale źle grana piłka przez Kantoro. Poza tym dziwiłem się, że Kantoro nie zagrał piłki do Brożka. Mieli 2-1. Mogli tą akcję zupełnie inaczej rozegrać. Stracili piłkę. A mogło być zupełnie inaczej. Z autu Moryc. Dobrze Dudka, Brożek, jeszcze raz Dudka i jeszcze raz Brożek, teraz Stolarczyk. Ponieważ tutaj było bardzo gęsto, zagrał piłkę na drugą stronę, ale nie patrzył, co tam się dzieje. A Baszczyński miał do piłki tak samo daleko jak piłkarz Polonii. Stokowiec. Poradził sobie Stokowiec. Chyba trochę za długo trzymał piłkę. Teraz presja wywierana na lewego obrońcę Swishera. Piłka wciąż dla Polonii. Oto gwatemalski obrońca Polonii Warszawa. Ma przekonanie do jego umiejętności trener Dariusz Kubicki, sądząc z tego, ile czasu na boisku spędza Luis Swisher, no i oczywiście z tego, że wychodzi w podstawowym składzie swojego zespołu. Trochę gra się uspokoiła w tej chwili. Widzieliśmy przywitanie trenera Wisły Jerzego Engela. On tutaj wciąż jest bardzo dobrze, żeby nie powiedzieć wyśmienicie pamiętany. Aby taka mina była również na koniec meczu. Będziemy to na bieżąco kontrolować, jeśli chodzi o miny trenera Engela. Oczywiście zapewne największy wpływ będą miały na to boiskowe wydarzenia. Baszczyński. Dobrze Swisher. Piłka do Dudki. Długo zwlekał z oddaniem piłki Dariusz Dudka. Oto Igor Gołaszewski, to właśnie on zablokował to podanie. Igor Gołaszewski, który ostatnio był bardzo zdziwiony decyzją trenera Kubickiego. Chodzi o mecz z Górnikiem Zabrze i fakt, że Gołaszewski rozpoczął go na ławce rezerwowych. Powiedział, że nie pamięta, kiedy taka sytuacja się zdarzyła. Widzimy, że Kryszałowicz świetnie sobie radzi w pojedynkach indywidualnych. Zresztą Stokowiec i Moryc też często je toczą. Ładne zagranie. Kosmalski. Pole karne, ale Arifowicz nie zdążył. Dobrze ustawiony Stolarczyk. Asekurował prawidłowo Głowackiego. Głowacki źle był ustawiony, w związku z tym mogło być groźnie w polu karnym Wisły Kraków. Wracając do Gołaszewskiego, no, trener Kubicki zaznaczył przed meczem, że to on decyduje o tym, jacy zawodnicy wychodzą do gry i jacy zawodnicy siadają również na trybunach czy na ławce rezerwowych. No i dowodem tego była właśnie taka decyzja, jeśli chodzi o Gołaszewskiego. To faul Sobolewskiego na Kosmalskim, tak orzekł sędzia. No a wracając jeszcze, kończąc wątek Gołaszewskiego,
Posiadanie piłki, proszę zobaczyć, 68% po stronie Wisły Kraków, to duża przewaga. Kończąc wątek Gołaszewskiego, trener Kubicki zaznaczył, że po prostu chciał tego piłkarza zmobilizować do cięższej pracy, ponieważ stwierdził, że on potrafi więcej i powinien więcej wnosić niż inni zawodnicy do gry zespołu. Wszystkie próby są dobre, ale wtedy, kiedy przynoszą efekty oczywiście. Zobaczmy na ten rzut wolny Polonii. No i uprzedzona teraz obrona Wisły Kraków, zmówkował Krzysztof Bąk. Uprzedził on również bramkarza Radosława Majdana. Gdyby dokładniej przystawił głowę do piłki, mogło być 1-0. Bardzo dobre dośrodkowanie. Silnie wkręcona piłka w pole karne. W pobliżu bramki Majdana. Majdan, słuszna uwaga, zbyt późno reagował. Został uprzedzony. Gdyby piłka poszła w światło bramki, mielibyśmy prowadzenie Polonii oczywiście. Mamy 16 minutę spotkania. Piłkarze obu drużyn już 11 razy wrzucali piłkę w pole karne rywala. Kantoro. Piłka od razu do Pawła Broszka. Obok niego Jarczyk. Odwrócił się z piłką Brożek. I teraz wycofał ją do Baszczyńskiego. Ostro walczył Kosmalski, ale przegrał to starcie bark w bark. Jest dośrodkowanie bardzo takie zaskakujące, nieprzyjemne. Luis Swisher takim rozpaczliwym ślizgiem musiał wybić piłkę na rzut rożny. Piłka grana po ziemi. Baszczyński chciał zagrać piłkę między obrońców i bramkarza, wtedy aby dwóch zawodników Wisły, którzy byli wysunięci do przodu, był to Kryszałowicz i Brożek, aby mogli ją zaatakować i próbować uprzedzić obrońców, no i oczywiście bramkarza Polonii. Rzut rożny dla Wisły. Niepewna interwencja Kieszka. Stolarczyk. No i teraz on niedokładnie zagrał. Dobre dośrodkowanie. Bramkarz Polonii, Kieszek po prostu źle piąskował tą piłkę. Nie był przygotowany do tego dośrodkowania. Moryc. Ładnie oszukał Piotra Broszka. Krzysztof Bąk. I Wiślacy. Kantoro. Ostro atakowany przez Bąka. Przepraszające gesty pomocnika Polonii. Ale Kantoro przetrzymywał piłkę. Zwlekał z podaniem. Także tutaj próba odbioru przez polonistę. Była co prawda zakończona faulem, ale próbował piłkę odbierać i słusznie w tej strefie boiska. Kantoro do Stolarczyka. Dudka. Ładne rozegranie piłki z Kryszałowiczem. Dudka w pole karne. Swisher uprzedził go Łosia. Teraz Kosmalski. Bezsensownie stracił piłkę, ale wciąż atakuje Polonia Krzysztof Bąk. Bąk i Stolarczyk. Wraca także Piotr Brożek. Bąk w pole karne, ale tam znowu sam. Arifowicza piłka zagrana do tyłu za jego plecy. Ściągnął na siebie zawodnik Polonii trzech Wiślaków. Piłkę zgrywał prawidłowo do tyłu, z tym, że nikt nie poszedł na wsparcie wysuniętego napastnika Polonii. Powinni to zrobić pomocnicy, zamykać tą akcję. Gdyby tak się stało, była wyśmienita sytuacja do tego, aby oddać celny, skuteczny strzał. Grając z tym jednym nominalnym napastnikiem, można powiedzieć, że Polonia ma trzech pomocników w środku. Jeden co prawda dośrodkowywał teraz ze skrzydła, no ale został jeszcze chociażby Dariusz Dźwigała. Powinien on wchodzić tam właśnie, przecież Darek Dźwigała posiada bardzo dobry strzał i gdyby tam się znalazł, byłoby bardzo groźnie dla Wisły. A jest jeszcze, nie zapominajmy, także Piotr Stokowiec. Teraz Stolarczyk. Ale on spełnia rolę już troszeczkę bardziej takiego defensywnego, destrukcyjnego zawodnika. Tam brakowało właśnie Dźwigały. On tam powinien być. Piotr Brożek. Krótkie zagranie, za krótkie do Kantoro. Strata piłki, Arifowicz. Chciał tak samemu ograć teraz Stolarczyka, odwracając się przez prawy bark w stronę bramki Majdana, ale Stolarczyk nie pozwolił na to, faulował piłkarz Wisły. No i ma żółtą kartkę. Ale pamiętajmy, tą kartkę dostał dlatego, bo wcześniej również faulował i w podobny sposób od tyłu i dlatego teraz został upomniany przez sędziego. Niedobra to świadomość grać od 20 minuty z żółtym kartonikiem, gdy jest się środkowym obrońcą. Tak, tym bardziej, że lubi grać ostro, zdecydowanie. A w tej chwili już nie może sobie na to pozwolić. Teraz włączył się do akcji Dźwigała, ale za mocno wypuścił sobie piłkę. Jarczyk.
Głowacki dogoni zapewne piłkę jeszcze w boisku. Paweł Brożek, no i dogonił, tylko że później popełnił bardzo prosty błąd. Wyjechał z nią zaboczną linię. Aut dla Polonii, Stokowiec. Uprzedzony Arifowicz. Gołaszewski. A my dostajemy informację, że żółty kartonik otrzymał Piotr Brożek za rozmowy z arbitrem. Paweł Brożek oczywiście. Paweł Brożek, czyli pomyliliśmy się co do Stolarczyka. Stolarczyk. Piotr Brożek bez faulu. Teraz jego brat Paweł szuka okazji, by zagrać prostopadłą piłkę. Kryszałowicz zostawia piłkę Gołosiowi. Gołoś zablokowany. Nie było strzału Kryszałowicza, ale wciąż Wisła. Baszczyński. Kryszałowicz. Niekryty Kryszałowicz. Pełno swobody ma Paweł Kryszałowicz. Nie pierwszy raz w tym meczu. Dudka. Naprzeciwko niego Moryc. Kantoro. No i teraz ostre starcie. Sędzia dopatrzył się faulu piłkarza Wisły, Piotra Brożka. A to właśnie on chyba bardziej ucierpiał. Ucierpiał, ale szybciej przy piłce w powietrzu był zawodnik Polonii. Brożek do końca atakował. No, powiedzmy, że to było dosyć dyskusyjne. W tej powtórce było widać, że no Brożek walczyli wspólnie walczyli o tą piłkę, a Brożek został zaatakowany w okolice uda nawet przez zawodnika Polonii. Dostajemy informację z Grodziska Wielkopolskiego. Groklin prowadzi 1-0 z Arką. Gola w 17 minucie zdobył Piotr Rocki. Brożek popełnia kolejny błąd podobny. Drugi raz jest piłką poza linią boczną boiska. Teraz z kolei do zachowania Piotra Brożka sporo obiekcji miał arbiter tego meczu. Starał się to wszystko zgasić w zarodku Mauro Cantoro. Podbiegł do arbitra. Powiedział, że wszyscy doskonale rozumieją, o co chodzi. Już jest wszystko w porządku. Teraz kolejna przerwa w grze. No, mocno szarpana gra w ostatnich minutach na stadionie przy Konwiktorskiej. Ale tu pretensje można mieć przede wszystkim do mistrza Polski aktualnego. Nie potrafi. Wisła jest zdecydowanie więcej przy piłce. Statystyki o tym mówią, ale nie potrafi tej piłki szybko rozegrać. To jest wszystko czytelne. To jest na tyle czytelne, że nawet przy błędach popełnianych przez defensorów Polonii Wiślacy nie mogą dojść do czystej pozycji strzeleckiej. Teraz bardzo bliski udanego opanowania piłki był w polu karnym Wisły Krzysztof Bąk. Podanie adresowane przez Dariusza Dźwigałę. Nie wiem, Wisła sprawia wrażenie takiej lekko jakby przymulonego zespołu. Już 16 razy przy piłce był Głowacki, z reguły na swojej połowie. No ale jeśli chodzi o straty, to aż 31%. Sporo. Faulowany Piotr Brożek. Przewinił Jacek Moryc. Rzut wolny dla Wisły. Będzie kolejna próba wrzucenia piłki przez Cantoro. Poloniści głęboko wyszli prawie że ze swojego pola karnego. Ustawieni są na nim 16 metrów, ale teraz Wiślacy wbiegają. Że znowu niedokładnie grana piłka. Żaden nie wbiegał wprost na Pawła Kieszka. Nawet gdyby chciał to uczynić, to prawdopodobnie i tak bramkarz Polonii złapałby bez trudu tę piłkę. Stolarczyk. Cantoro i Gołaszewski. Gołaszewski sugeruje, że był odpychany przez Argentyńczyka. Jeszcze raz Gołaszewski podbił teraz piłkę głową. Sobolewski, Kryszałowicz, Sobolewski. Przytomnie na prawą stronę do Baszczyńskiego. Próbował Baszczyński zagrać do Piotra Brożka, ale tam przy nim momentalnie pojawił się Igor Gołaszewski.
Ale zupełnie niepotrzebnie Baszczyński próbował zagrać taką krosową piłkę. To była strata. Mógł to przegrać przez zawodników bliżej ustawionych niego i wtedy próbować tą piłkę przede wszystkim dokładniej wprowadzić w pobliże pola karnego Polonii. Widzimy teraz wyraźnie, patrząc na ustawienie piłkarzy Polonii, że tylko ten Arifowicz, piłkarz z Bośni i Hercegowiny, jest no tak przed obroną Wisły. Gdy to mistrzowie Polski mają piłkę, poloniści rzeczywiście w 9 plus jeszcze bramkarz bronią dostępu do swojej bramki. Ale nie grają głęboko, nie grają ustawieni obrońcy Polonii na swojej linii 16 metra, tylko próbują wychodzić, tak jak to dokładnie widzimy w tej chwili, prawie na 35 metrów od własnej bramki. Wychodzą zagęszczać pole gry. Wychodzą dokładnie tam, gdzie jest Kantorow, gdzie jest Sobolewski, żeby utrudnić im nawet taką możliwość, że w ogóle dostaną piłkę od partnerów z obrony. Tak, to są przecież ci, którzy mają rozgrywać piłkę, i Kantoro, i Sobolewski. Ci, którzy mają zaskakiwać swoimi podaniami przeciwnika. Za oto Dudka. No właśnie, ma problem. Do kogo teraz zagrać piłkę? Poloniści dosłownie przy każdym rywalu. Kantoro wybija piłkę Dźwigała. Sędzia teraz zdecydował, że nie z tego miejsca, z którego miał wyrzucić ten aut, uczynił to Dariusz Dudka. No i dlatego goście tracą piłkę. Moryc. Jeszcze jeden aut dla gospodarzy. Bąk przedłużył podanie głową do Gołaszewskiego. Obok niego Stolarczyk. Stolarczyk teraz wpadł na rozpędzonego polonistę. To chyba dość bolesna sprawa. Tak, tak. Uderzony został Gołaszewski w okolice Achillesa. Także wygląda to dosyć groźnie. Zwija się z bólu. Ale miejmy nadzieję, że ten zawodnik wróci do gry. 93, przypomnijmy, że to właśnie Igor Gołaszewski był autorem takiej najgroźniejszej sytuacji. Mamy odległość teraz, która dzieli piłkę od linii bramkowej Radosława Majdana. To 32 metry. Zobaczmy, co zrobi Kosmalski. Od razu uderzał, aż ściął z nóg Piotra Broszka. Teraz błąd Kantoro, Stokowiec. Był tam Konrad Gołoś. Myślę, że to była próba silnego wrzucenia piłki, dośrodkowania w pole karne, ale chyba chciał to Kosmalski zagrać trochę inaczej. Niedokładnie, nieczysto uderzył piłkę. Moryc. Jeszcze raz Moryc spychany przez Kantoro, ale poradził sobie. Z tym, że to dośrodkowanie, no to już była trudniejsza sztuka, będąc tak atakowanym, rzucić piłkę. Próba pressingu w tej chwili Polonii. Na tyle udana, że Wisła nie potrafiła wyprowadzić piłki z własnego pola karnego. A poloniści będą mogli wrócić na swoje pozycje, co przed chwilą zrobił Jacek Moryc. Zresztą daleko nie wracał, bo oni cały czas są blisko na połowie gości. I w każdym momencie starają się utrudnić grę, utrudnić życie piłkarzom Wisły. Jak na razie robią to skutecznie. Wisła, to co żeśmy mówili, nie potrafi wyprowadzić w pole, wymanewrować defensywy Polonii. Na tyle, aby znaleźć się w czystych sytuacjach strzeleckich. Krzysztof Bąk. Pędzi lewą stroną Kosmalski. Dojdzie do tej piłki Kosmalski. Jest już w polu karnym, ale wprost pod nogi Dudki spadła futbolówka. Dobre zagranie do Kosmalskiego, przecież to jest zawodnik dysponujący dużą szybkością. Dogonił piłkę, dośrodkował, wycofał ją nawet, taką odchodzącą piłkę grał do tyłu, ale znowu brakowało tych, którzy powinni tą akcję zamykać, kończyć. Faul Stokowca na Głowackim. Zamiast rzutu rożnego będzie rzut wolny dla Wisły Kraków. 30. minuta spotkania. No rzeczywiście, Wiślacy
nie są stroną dominującą, jeśli chodzi o te sytuacje podbramkowe, przede wszystkim gole, natomiast jeśli chodzi o posiadanie piłki, to zdecydowanie tyle, że niewiele z tego wynika. Tak jak żeśmy mówili, czytelnie i zbyt wolno Wisła rozgrywa piłkę, dlatego utrzymując się przy piłce nie potrafi stworzyć sytuacji groźnych. Kantoro faulowany przez Dźwigałę. Przeprosił, tak jak należało to zrobić, Dariusz Dźwigała. A to jest właśnie jego przewinienie. Głowacki. Po prawej stronie szeroko ustawiony Baszczyński, ale Głowacki na razie zdobywa teren i od razu tak myśli zagrać piłkę pod bramkę Polonii Warszawa, ale to podanie bardzo niedokładne w stronę Piotra Broszka. Dudka. Widzimy, że najczęściej piłkę posiada Stolarczyk, jeśli chodzi o minuty, sekundy, licząc oczywiście od początku tego spotkania. Dosyć ciekawy wynik tego badania. To dlatego ta statystyka jest bardzo dobra, ale popatrzmy, bo Wisła w ataku. Paweł Brożek. Nie mogli doprowadzić do sytuacji znowu jakiejś klarownej pod bramką Polonii Wiślacy, ale wracając do tego Stolarczyka i do tej statystyki. To świadczy o tym po prostu, że pomocnicy, którzy mieli zadanie rozgrywania piłki, oni to powinni robić, czyli Kantoro i Sobolewski, są odcinani od gry. Odcinani od gry, są odcinani od podań, które po prostu po przejęciu tych podań z linii obrony do nich, oni mogliby kontynuować akcję. Czyli to świadczy również o tym, że Polonia na razie skutecznie gra, jeśli chodzi właśnie o to wyłączenie tych dwóch wiodących zawodników ze środkowej strefy Wisły. Przed chwilą kilka prób wrzucenia piłki w pole karne Polonii w wykonaniu zawodników Białej Gwiazdy, ale bez większego powodzenia. Teraz Paweł Brożek zostawia piłkę Kryszałowiczowi. Ten szybko dojrzał Piotra Broszka, ale to podanie w jego stronę przecięte. I Stolarczyk. Znowu Stolarczyk. Znowu Stolarczyk. Tak, miałem właśnie powiedzieć, że poprawia swój bilans. Kantoro. Polonii chodzi o to właśnie, żeby Stolarczyk rozgrywał, a nie Sobolewski i Kantoro. To są zawodnicy, którzy potrafią to zrobić. Oczywiście nic nie ujmując Stolarczykowi, ale on przede wszystkim musi dobrze grać w destrukcji. Dudka. Teraz zostawiony bez opieki Kantoro. To jest duży błąd. Kantoro. Wciąż Kantoro koluje piłkę. Uderza nad bramką. Za długo to wszystko trwało, a miał Kantoro jeszcze partnera po prawej stronie boiska. Miał go Osia, mógł zagrać do niego. On szukał pozycji dla siebie, dlatego tą piłkę holował. Tutaj mamy powtórkę. Szukał dla siebie strzału. Myślę, że on już zakodował się w ten sposób, że muszę doprowadzić piłkę do takiego momentu, gdzie będę mógł oddać strzał. No, oddał strzał, silny, zdecydowany, ale niecelny. Dzisiaj zdecydowanie lepsza frekwencja na stadionie Polonii niż to bywało ostatnio. No cały czas jest tutaj głośna historia tych tekturowych kibiców. Dzisiaj ich nie ma. PZPN zabronił kibicom Polonii takich praktyk, zabronił klubowi również tolerowania takiego zachowania. Co ciekawe, kibice nie wystawili dzisiaj tych tekturowych kibiców, tych tekturowych swoich kolegów, tak to powiedzmy. Natomiast zastanawiam się, jaki wpływ miała obniżka cen biletów na to spotkanie. Dzisiaj bilety na Wisłę były tańsze niż to było wcześniej, a kibice powiedzieli, że na tym nie spoczną, będą starali się o podobny poziom cen w kolejnych spotkaniach Polonii. A jeśli chodzi o tekturowych kibiców, to zaskarżyli tę decyzję. Zobaczmy, ależ było groźnie. Niewiele brakowało, aby Dudka pokonał Radosława Majdana. Ale bardzo dobrze grana piłka. Bardzo trudna. Źle ustawienie obrońcy. Myślę, że i tu Radek Majdan. Kosmalski jeszcze raz. Trudna piłka, kozłująca. Majdan nie wiedział, czy wybije tą piłkę Dudka, czy on ma iść do tej piłki. Piłka była grana między właśnie Dudkę i bramkarza. I to jest... Za każdym razem takie piłki są bardzo trudne. Grane w ten sposób bardzo trudne dla obrońcy. Było bardzo groźnie pod bramką Majdana. W rzutach rożnych, proszę spojrzeć, przewaga Polonii Warszawa 4-1. Ciekawe ustawienie Polonii, zwróćmy uwagę. 5 prawie zawodników jest ustawionych... Na metrze albo 2 od linii. Od linii. Przeszkadzają Majdanowi, blokują go. Stokowiec spycha obrońcę i Majdana. No, mocno zdenerwowany bramkarz Wisły Kraków taką praktyką. Sędzia dopatrzył się tam faulu.
A Radosław Majdan tak jakby chciał już wyjaśnić się... kto kogo tu faulował. Zwróćmy uwagę, że Stolarczyk na jakimś takim miłosnym uścisku był z jednym z polonistów. A Majdan dostał kartkę za dyskusję najprawdopodobniej. To była trochę, myślę, kontrowersyjna decyzja sędziego. Majdan był przepychany przez swojego obrońcę, który stał przed nim, przed jego klatką piersiową, natomiast Stokowiec prawidłowo plecami, nie dotykając rękoma obrońcy Wisły, spychał go na Majdana. A z kolei przecież dokładnie widzieliśmy w powtórce, że Stolarczyk trzymał, o, zwróćmy uwagę, no ja tu nie widzę, nie dopatruję się tutaj żadnego faulu Stokowca. Wręcz odwrotnie, Stokowiec był trzymany przez obrońcę Wisły. Pojawił się tam jeszcze jeden zawodnik Polonii w ostatniej chwili. Być może to jego przewinienie odgwizdał sędzia. No tak czy inaczej, cała sytuacja zakończyła się żółtym kartonikiem dla Radosława Majdana za dyskusję z arbitrem. No i widzieliśmy dużo zapasów. Tak, tak, bardzo dużo zapasów. A kończąc wątek tych kartonowych kibiców, to kibice... wnieśli takie pytanie do Rzecznika Praw Obywatelskich, czy to jest w ogóle prawne rozwiązanie, zgodne z prawem, że PZPN zabrania im takiego demonstrowania, jak twierdzą, pokojowego i sami twierdzą, że zgodnego z przepisami na stadionie Polonii. Żeby tekturowych braci nie pozwalano tak wnosić na stadion. Baszczyński. To jest coś nowego, oryginalnego. Lepiej by było, gdyby Polonia oryginalnie zaczęła grać i skutecznie. Więcej fauli Wisły Kraków i też dwie żółte kartki na koncie tego zespołu. A teraz odgwizdany spalony. Ale to była bardzo groźna sytuacja. Wracam do tej, kiedy Dudka o mało nie skierował piłki do własnej bramki. Arifowicz głową na prawą stronę boiska, ale dźwigała do piłki, miał trochę dalej niż Stolarczyk. A tutaj widzimy, w momencie zabrania piłki, jeszcze troszeczkę wcześniej. No chyba nie było offside'u. Trzeba było dokładnie zobaczyć ten moment, gdy piłka była kierowana do zawodnika stojącego bliżej bramki Polonii Warszawa. A jeżeli to minimalny, to mówmy się w ten sposób. Ale decyzja jest nieodwołalna, także... Poza tym nie była to sytuacja taka, z której mogłaby paść bramka dla Wisły. Gołość dynamicznie środkiem boiska, ale powstrzymany przez zawodników Polonii. Teraz Kantoro, Sobolewski, faulowany przez Swishera. Ale to, co żeśmy mówili, szybkie dojście zawodników Polonii do tych dwóch rozgrywających. Czyli Kantoro wyłączany jest bardzo często z gry przez Dźwigałę, a Sobolewski przez najbliższego zawodnika, który gdzieś w jego okolicy w tym momencie znajduje się. Oczywiście z Polonii Warszawy. Głowacki popędził teraz do przodu środkowy obrońca Wisły. Tutaj jest Gołoś. Wciąż Gołoś. Ładnie wypatrzył Kryszałowicza. Natychmiastowy zwód. Sobolewski, ale zgubił piłkę, będąc atakowanym przez rywala. A wyglądało to wszystko bardzo groźnie. I teraz Baszczyński, faulowany przez Arifowicza. Dobra piłka grana przez Stokowca do Arifowicza. Powinien tą piłkę przyjąć, zgrać ją dokładnie. To jest to, co powinien robić zawodnik, który gra osamotniony z przodu. Musi się utrzymać napastnik przy piłce. Musi dać szansę, żeby pozostali koledzy mogli go wesprzeć w akcji ofensywnej. Najczęściej faulowani piłkarze to Gołaszewski, a także Piotr Grożek. Baszczyński. Gołoś. Znowu blisko jest Luis Swisher. Gołoś już jest w tym momencie wyłączony z gry. Bardzo blisko niego gra ten obrońca z Gwatemali. Stokowiec. Nie było faulu w ataku Wisła. Wyjaśnia sytuację Bąk do spółki ze Swisherem. Stolarczyk bez Brożek. Startował do piłki Paweł Kryszałowicz, który na spalonym nie był, ale jeden i drugi mieli naprawdę zero szans na dojście do tej piłki. Gołaszewski. Ostra interwencja Głowackiego, ale sędzia uznał, że zgodna z przepisami. Gołaszewski ma pretensje do jednego ze swoich partnerów.
że nie wszedł zdecydowanie w tą akcję, którą on prowadził, nie wsparł go. Dudka poradził sobie z Morycem, poradził sobie ze Stokowcem. Teraz Sobolewski. Ograny przez Krzysztofa Bąka, szansa na kontrę dla Polonii. Dobre zagranie na prawą stronę. Gołaszewski kontra Stolarczyk. Gołaszewski fatalnie, nie zrozumieli się teraz, dźwigało, a strzał Stokowca bardzo niecelny. Mogło być groźnie. Gołaszewski nie wiedział, czy dogrywać piłkę, czy ewentualnie szukać strzału. Myślę, że gdyby zdecydował się na dribbling, byłoby to właściwsze. Stolarczyk przecież był w polu karnym, jeśli jakikolwiek faul z jego strony, no wtedy mógłby przynieść efekt w postaci rzutu karnego. Po raz kolejny Polonia. Stokowiec. Jeszcze raz, tym razem lepiej, bo w światło bramki. Ale Majdan łapie piłkę. Skozłowała piłka przed Radkiem Majdanem, ale był przygotowany na ten strzał. Stokowiec nie uderzył tej piłki czysto. Kryszałowicz. Piotr Grożek. Do Pawła. I znowu Piotr Grożek. Rzucił się ślizgiem tam Jarczyk. Ale był tak daleko, że nawet nie sięgnął piłki. Teraz uderzenie Baszczyńskiego. Nie wiem, czy to miało być zaszczotkowanie, czy próba zaskoczenia Kieszka. Tak czy inaczej, zupełnie bez efektu. To była próba strzału, z tym, że raz, że daleka odległość. Myślę, że Baszczyński chyba nie był zdecydowany, co ma zrobić. Chociaż wydawało się, że podjął decyzję na to, aby oddać strzał, ale to była zupełnie decyzja nietrafna. Kryszałowicz atakowany ostro przez Jarczyka. Faul i rzut wolny dla Wisły. A Wisła Kraków wciąż zwiększa swoją przewagę, jeśli chodzi o takie kryterium posiadania piłki. 70 do 30 na wynik, jak widzimy, nie ma to żadnego przełożenia. Kieszek spokojnie łapie piłkę po tym dośrodkowaniu. Kopie ją mocno, daleko, ale Dźwigała tracił do Głowackiego dobre 20 metrów. W żaden sposób nie był w stanie odebrać piłki środkowemu obrońcy Wisły. Kieszałowicz podał tą piłkę praktycznie, można powiedzieć, Kieszkowi. Mogło być groźnie, a z tego zagrania nic nie wyszło. Faul Stokowca. Poszkodowany Paweł Brożek. On coraz częściej głęboko schodzi do środka boiska. Chce uczestniczyć w tym rozgrywaniu piłki. To zawsze wprowadza jakąś asymetrię, jakiś element zaskoczenia. Rzeczywiście ta defensywa Polonii jak dotąd jest bardzo szczelna. No tak, Paweł Brożek schodząc do środka chce robić miejsce na wejście swojemu lewemu obrońcy, czyli Dudce, ale to nie przynosi efektów na razie, ponieważ Dudka no dosłownie kilka razy próbował wchodzić, próbował dośrodkowywać, ale te dośrodkowania i te wejścia były nieskuteczne. Paweł Kieszek. Bąk sprytnie w ogóle nie uczestniczył w tej akcji, po prostu zagrodził przeciwnikowi drogę do piłki, bo wiedział, że za nim jest Gołaszewski. Nie wszystko jednak w tym misternym planie wypaliło, tak czy inaczej. Wciąż Polonia ma piłkę. Gołaszewski do Bąka. Bąk sprytnie nad Stolarczykiem. Absolutnie bierna postawa Stolarczyka. On wiedział doskonale, co się dzieje, ale nie wystartował w ogóle, żeby wziąć udział w tym wyścigu do piłki. Zobaczmy. To jeszcze raz. Bąk przerzuca sobie piłkę. Stolarczyk jest pewien, że ktoś tam ją sięgnie. Albo bramkarz, albo koledzy z obrony, a widzieliśmy, że było gorąco. No Stolarczyk powinien interweniować, nie popełnił błąd. Dyskusja teraz z sędzią defensorów Wisły. Panowie! Dużo do powiedzenia mają zawodnicy Wisły sędziemu. Teraz już jesteśmy po tych wszystkich pogawędkach i za chwilę Jacek Kosmalski wykona rzut rożny, ale jeszcze momencik, bo to sędzia główny konsultuje się ze swoim asystentem.
podobne ustawienie przy rzucie rożnym. Znowu zamieszanie pod bramką Wisły. Głośno tam jest pod tą bramką Kosmalski. I znowu odgwizdane bodajże przewinienie piłkarza Polonii. Gołaszewski, bardzo duże pretensje do swojego kolegi z zespołu, do Piotra Stokowca. Zobaczmy, co tam się działo. No, kolejny raz jest trzymany zawodnik Polonii przez Stolarczyka. Sądzę, że sędzia powinien chyba dokładniej przyjrzeć się temu, co tam się dzieje przy rzutach rożnych, zwłaszcza pod bramką Majdana. Tam jest w dalszym ciągu bardzo gorąco i kolejne zapasy. Sędzia Tomasz Pacuda doliczył minutę, zatem jeszcze około 40 sekund będą grali piłkarze Polonii i Wisły w tej pierwszej połowie spotkania. Bąk, Arifowicz nie dojdzie do piłki. Trudno przypuszczać, aby jeszcze w tej części zdarzyło się tutaj coś sensacyjnego. Na miarę na przykład zdobycia gola przez któryś z zespołów. Ale zobaczmy, Baszczyński. Mało ruchu, teraz dopiero ruszył się Sobolewski. Faul Jarczyka. Pytanie, czy sędzia pozwoli jeszcze wykonać ten stały fragment gry, bo minuta doliczona dobiega końca. Jednak grają Sobolewski. Zdecydowana interwencja Kosmalskiego. To jest ta boiskowa agresja. To jest to, co trzeba przejawiać na boisku, jeśli chce się marzyć o dobrym wyniku w meczu z Wisłą Kraków. Kosmalski gra dobrze w tą połówkę. No i tym samym stał się pierwszym piłkarzem, którego pochwaliliśmy w przerwie, bo właśnie sędzia Pacuda gwiznął po raz ostatni w pierwszej części spotkania. Co ma zrobić trener Jerzy Engel, kiedy ma taki problem, że nie uczestniczą w grze ani Kantora, ani Sobolewski, tak jak uczestniczyć powinni? Kantoro jest bardzo osowiały dzisiaj, jest wolny. Powinien przede wszystkim więcej wychodzić na pozycję do swoich kolegów, pokazywać się. To nie Stolarczyk ma rozgrywać piłkę. On powinien być może piłkę szybciej odbierać od Stolarczyka i wprowadzać ją prostopadłymi podaniami, czy też szybkimi jakimiś zagraniami w drugą linię do Sobolewskiego, a być może od razu bezpośrednio do linii ataku. Oto ciekawa statystyka. 3 razy próbowała strzelać Wisła Kraków, ani razu nie oddała celnego strzału, a w posiadaniu ma przewagę 70-30, licząc oczywiście w procentach. Więcej fauli popełnili piłkarze Polonii, ale 2 żółte kartki na koncie Wisły Kraków, a teraz mamy pierwszą rozmowę w przerwie spotkania.